Następnym zadaniem będzie największa liczba. Również w tym zadaniu wykorzystujemy sortowanie. Będziemy wykorzystywali cyfry i z tych cyfr będziemy starali się utworzyć największą. Przy czym nie będziemy stosowali zera. Na wejściu będziemy mieli liczbę oznaczającą, ile mamy elementów. W naszym przypadku będą to trzy elementy. I te elementy będą zapisane w jednym wierszu. To jest pierwsza pozycja elementu, druga, trzecia. Będziemy, podobnie jak w drugim zadaniu, będziemy to pamiętali w tablicy, którą nazwaliśmy T. Natomiast na wyjściu chcemy mieć uporządkowane te elementy. I tu jest 1, 2, 3, zgodnie z relacją rosnącą. Omówię teraz króciutko proces, który realizuje ten problem. L3, co oznacza, że mamy 3 elementy, na razie mamy n równe 0 i mamy pętlę. Powtarzaj od n aż n będzie równe l. Co mamy powtarzać? Następny, czyli będziemy zwiększali licznik, wczytujemy w wskaźnik, który tu się znajduje i do tablicy o wskaźniku w będziemy zwiększali ją o 1. Tak długo będziemy postępowali, aż zrealizujemy L powtórzy. W drugim elemencie będziemy wypisywali. Do wypisania zastosowaliśmy drugą pętlę. N równe 0 i tak aż będzie my mieli wszystkie te trzy wartości, wypiszemy. Zwiększamy to o 1, bierzemy taki wskaźnik, który będzie oznaczał, jeżeli mamy, ta wartość jest mniejsza, to wtedy wykonujemy. Wypisujemy tą wartość i ten wskaźnik zmniejszamy o 1. I tak długo to powtarzamy, aż ta relacja będzie fałszywa. Teraz przystąpię do mapki śledzenia. Tu, co mam opisane, to będą wartości te, które się będą tutaj nam ukazywały oraz zmienne, które tu występują i to będę pokazywał, co będzie w pamięci. Natomiast te działania, które będzie wykonywał procesor, będę pisał w tej części tablicy. Więc zaczynam analizę. L podstaw 3, N podstaw 0. Biorę aktualne N, 0. Dodaję 1 i w wyniku mam 1. Czytaj W, czyli w tym wypadku 3. W oznacza 3. Biorę tablicę T od W. T od W, czyli T od 3 jest 0. Dodaję 1, w wyniku mam 1. Czyli muszę do tej tablicy wstawić 1. Sprawdzam, czy 1 równa się 3. Nie, więc powtarzam. Biorę aktualne n, 1, dodaję 1, mam 2. Wczytuję drugi element, drugim elementem po 2 wstawiam 1. Biorę t od 1, który jest w tym wypadku 0, dodaję 1, i wynik wstawiam pod T od 1, czyli mam 1. Sprawdzam, czy wczytałem już wszystkie wartości. Czyli czy 2 równa się 3? Nie, nie równa się. Wracam. Biorę aktualne N, które wynosi 2, dodaję 1, w wyniku mam 3, wczytuję trzeci element, wstawiam pod W, W jest 1, biorę tablicę T od 1, mam 1, dodaję 1 i w tablicy T od 1 stawiam 2. I sprawdzam, czy wszystkie elementy wczytałem. Czy 3 równa się 3? Tak, 3 równa się 3. Tą pętlę zrealizowałem, bo zadaniem tej pętli jest wprowadzenie wszystkich elementów. I zwróćmy uwagę, że mamy dwa elementy o wartości 1 i jeden element o wartości 3, co odpowiada naszym danym. Teraz chcemy wypisać te dane według malejącej, czyli będziemy jechali od 1 do 3. Więc zaczynamy. N równe 0.
I bierzemy. Aktualne n jest 0, dodajemy 1, mamy n1. W wstawiamy 0. Dopóki 0 jest mniejsze od t od n, czyli t od 1, w którym wypadku jest mniejsze od 2, działaj. Mam wypisać n. W tym wypadku n równa się 1. Wypisuję, biorę aktualne w, jest 0, dodaję 1, w uzyskam wartość 1 i wracam. Patrzę, czy 1 jest mniejszy od 2? Tak, 1 jest mniejszy od 2, bo w tablicy t od 1 mam 2. W związku z tym wypisuję 1 i od w, czyli w, które wynosi 1, dodaję 1, mam 2. Wracam i pytam się, czy 2 jest mniejsze od 2? Nie. W związku z tym wracam i kończę tą pętlę. Przechodzę do sprawdzenia pętli, czy n, w tym wypadku 1, równa się 3. Nie, nie równa się. Wracam w tą pętlę początkową, biorę aktualne n równa się 1, dodaję 1, mam 2, czyli n równa się 2, w wstawiam 0 i sprawdzam. Dodaję 1, dodać 1, tak, dobrze, jest 2 i sprawdzam, czy w, w naszym wypadku w jest 0, jest mniejsze od w, od 2, od 0. Nie jest mniejsze, w związku z tym wychodzę z tej pętli i pytam się, czy 2 równa się 3. Nie, nie równa się, więc wracam do tej pętli i biorę na aktualne n. Wynosi 2, dodaję 1, mam 3, ustawiam w na 0 i pytam się, dopóki w, który jest 0, jest mniejsze od t od 3, a t od 3 jest 1, działaj. Tak, jest mniejsze, w związku z tym wypisuję n, n wynosi 3, więc wypisuję 3 i biorę do w, które wynosi w tej chwili 0, dodaję 1, mam 1. I pytam się, czy 1 jest mniejszy od 1? Nie. Kończę tą pętlę i patrzę, czy 3 równa się 3. Tak, koniec zadania. W ten sposób omówiłem Wam, jak działa zadanie sortowanie przez liczanie. Jest to jedno z prostszych sortowań. Jest bardzo szybkie, ma rozwiązanie liniowe i będziemy je stosować w dalszych zadaniach.